Witam Państwa. Mamy kolejny film, ale dzisiejszy film to praktycznie jest wstęp. To jest tylko jedna kwestia. W kwestiach historycznych, ponieważ taką serię filmów zaplanowałem, one będą krótsze, nie będą takie długie jak poprzednie. One będą właśnie tematyczne, ponieważ niestety materiał, który zapoczątkowaliście w swoich komentarzach, właśnie zrobił się przeogromny, że nie sposób jego powiedzieć załóżmy w pół godziny, to jeszcze przyjdzie do tego, że będą jakieś elementy, które zapomniałem i trzeba by jeszcze coś dodawać. Dlatego teraz filmy, które będą, jak i ten, to są filmy historyczne, ale też będą związane z niepocentryzmem, będą związane z Polską, będą polskie akcenty. Dowiemy się między innymi, kto był tak naprawdę początkiem baletu, słynnego baletu radzieckiego Teatru Wielkiego. I gdzie ten początek był? Czy on był w Moskwie, czy też gdzieś indziej? I to będzie bardzo silny akcent polski. Dowiemy się też, dlaczego eskadra admirała Seymoura przemierzała Morze Czarne wzdłuż czarnomorskiego wybrzeża Kaukazu, sobie pływała tam i z powrotem. Na kogo czekała? Posłańcy tego admirała zostali wysłani na ląd. No i pytanie, do kogo dotarli? Co zaproponował admirał Seymour? Zresztą to był tylko wykonawca rozkazów. Pytanie, kogo? A wszystko zaczęło się, praca nad tym filmem, znaczy nad tą całą serią filmów, zaczęła się od faktu, że pod jednym z poprzednich filmów napisano, że dość kategorycznie, no zresztą słuchajcie, mnie to wcale nie dziwi. No, bardzo dobrze, że piszecie te komentarze, także dziękuję bardzo. Nawet żeście napisali coś takiego, że żadnego mordu na carach nie było, na carze Mikołaju II jego rodziny nie było w Jekaterynburgu. Oni zostali wypuszczeni za granicę, w zamian za tak zwane aktywa zagraniczne. O, to było bardzo, powiedzmy, zdecydowanie napisane, bardzo dobrze, poparte wieloma książkami i taki pogląd też istnieje i Państwo się na pewno z nim gdzieś zetknęli. No niestety trzeba się temu bliżej przyjrzeć, co się działo wcześniej, przed I wojną światową, dlaczego po prostu nagle te aktywa zagraniczne były tak ważne i gdzie one się podziały i co się z nimi stało, to jest najlepsze. No i teraz no jest to takie pytanie podstawowe, czy tych carów wymordowano, czy też puszczono za granicę. No i teraz oczywiście to jest taka pewna jakaś tam pozorna logika, że to rzeczywiście ich puszczono za granicę w zamian za aktywę. No dobrze, w porządku. My musimy teraz się przyjrzeć i musimy się w ogóle nawet cofnąć. To wiecie, nie tylko powiedzmy w roku 1907 zabito cara Mikołaja II z rodziną, ale musimy się cofnąć do roku 1814, co wtedy się stało na Kongresie Wiedeńskim. A więc tego typu tematy będą po prostu w tych filmach, które będą tutaj Państwu przedstawiane. Co jeszcze jest najciekawsze tutaj z tego wszystkiego? To nie tylko powiedzmy kwestia floty, kwestia tego, co było w 1814, ale kto za tym stał i jak to wyglądało. Dlaczego bo w ogóle wywołano, dlaczego potrzebna była, do czego była przede wszystkim potrzebna I wojna światowa? Dlaczego ona została wywołana? Ale to musimy zobaczyć w całym przebiegu historii do czasów rewolucji, tak zwanej bolszewickiej, a tak naprawdę rewolucji hybryckiej. O, może tak. A więc to też poruszymy. Poruszymy też, będziemy mówić o hybrydach, jak najbardziej. Nie ma innego wyjścia, to jakbyśmy o hybrydach nie mówili, no to byśmy też tutaj wielu rzeczy musieli pominąć, albo cały sens byłby po prostu zgubiony. Dowiemy się na przykład między innymi, gdzie zapadła decyzja, to może być banalne takie pytanie, gdzie w rzeczywistości zapadła decyzja o powstaniu nowoczesnego państwa Izrael. I tak naprawdę, gdzie ten Izrael miał być pierwszoplanowo, to był cel strategiczny, gdzie on się miał znajdować. Też dojdziemy. Dojdziemy, dlaczego był Katyń, też musimy o tym powiedzieć. Dlaczego był, właśnie dlaczego i dlaczego była rzeź wołyńska. To dam taki przykład.
takiego polskiego patrioty, pana Rafała Gawrońskiego, kiedy poszedł do jednego z muzeów, spytał właśnie dyrektora, panią dyrektor muzeum na temat, dlaczego był mord katyński. No i pani z takim, powiedzmy, zaskoczeniem rozłożyła ręce, powiedziała, no tak nie wiadomo, dlaczego to było. Ale my się dowiemy. Historycy pisali różne przyczyny, natomiast na pewno nie napisaliby tej przyczyny, której ja państwu podam. Jaka to była przyczyna. To też dojdziemy. Dojdziemy nawet do historii, no krótkiej historii przedrozbiorowej, która będzie też potrzebna, żeby scharakteryzować, dlaczego właśnie było z tymi carami. Też się tego wszystkiego dowiemy. I to wszystko jest też wszystko z sobą bardzo silnie powiązane. Natomiast w tej części, którą tutaj państwu chcę zaprezentować, zobaczyliście na pewno na okładce tego filmu, a zresztą tych rzeczy będzie więcej po filmie, ponieważ ja tam dam wiele grafik. I co chcę państwu powiedzieć w tym akurat fragmencie, że to były tak zwane jajka carskie, podarowywane na Wielkanoc. I Karl Fabergé, nadworny jubiler, robił te jajka. No ale słuchajcie, wiecie, co to jest jajko? Jajko to jest symbol niebocentryzmu. Carowie akurat taki kształt wymyślili i zamawiali, a najciekawsze było to, co było po prostu po otwarciu tego jajka. A więc to są właśnie tutaj niektórzy z komentujących, no a gdzie ten pałac jest? No to chcieli widzieć, jak to jest pałac i tak dalej. Oni nie musieli tego pałacu zobaczyć, myśmy go zobaczyli w podczerwieni. Natomiast w tych jajkach, te jajka to były symbol niebocentryzmu. A więc one bardzo dobrze wskazują na to, że carowie Rosji świetnie to rozumieli. Oni rozumieli niebocentryzm i to była też informacja bardzo niebezpieczna. Jedna z wielu, które spowodowało, że ich władza została usunięta, a oni sami zabici. Ale najciekawsze, słuchajcie, jest przed nami to, co się stało w 1814 roku. Ale o tym będę mówił w kolejnych filmach. Dzisiejszy ten film to jest właśnie taki o tych właśnie jajkach carskich, o tej produkcji na Wielkanoc Karla Fabergé. No i jak zwróciliście uwagę na to jajko z okładki filmu, to zwróciliście na to uwagę, że tam jest pałacyk, nie? No niektórzy skomentujący się, no, tak zastanawiali się, no, gdzie ten pałac jest. No proszę bardzo. Carowie wiedzieli, dlatego tam umieścili pałace. Po prostu fragmenty widoków swoich pałaców cesarskich, nie? No i właśnie ten pałac cesarski też tam jest. Pałac, czyli pałac najwyższego. Oni o tym doskonale wiedzieli. Tak samo wiedzieli, że na Krymie urodził się Chrystus, a więc to też jest niebezpieczna informacja. I sam fakt, że to państwo było, funkcjonowało i bardzo dobrze wszyscy carowie doskonale wiedzieli, że Chrystus urodził się na Krymie, a więc w tym momencie elohimska lipa z Chrystusem jako hybrydą typu żydowskiego, bo tak to możemy nazwać, taką właśnie tym, że jako hybryda zrobili, powiedzmy, z tego z Chrystusa hybrydę. A więc w ten sposób pokazano, że właśnie carowie są też niebezpieczni. Właśnie z tą wiedzą, bo oni akurat jako państwo funkcjonujące carskie, no niestety tutaj bardzo pilnowało tej kwestii tego Krymu, gdzie Chrystus się tam urodził. Jak się urodził Chrystus na Krymie, to nie mógł się urodzić w Palestynie. Nie mógł się tam urodzić. A więc w tym momencie po prostu jest podważona cała istota całego tego blefu zwanego Biblią, a opieczętowano przez Elohim. To jest nazwa Elohim, czyli Bóg, czyli to już mówiłem w poprzednich filmach. Tych pieczątek jest aż 2700. A więc trzeba było też tutaj zrobić coś, żeby móc to zalegalizować. Jakiś element legalizacyjny. No i później jeszcze mało tego. My tam dowiemy się z całej historii, która jest. Dowiemy się, dlaczego legalizowano Biblię i później jak Biblia miała w przyszłości zalegalizować państwo Izrael, ale zupełnie w innym miejscu. Ale to wszystko jest kwestią czasu, wszystkiego się dowiemy.
materiał jest obszerny, tych filmów, ja będę robił je krótsze, będzie ich więcej, może częściej. Państwo też chcecie, żeby po prostu filmów było więcej. Rzeczywiście, materiał jest bardzo duży. Wszystko się zaczęło, jeszcze raz przypomnę, od komentarza, że carów wcale nie zabito. Oni zostali przekazani na zagranicę i w zamian za aktywa zagraniczne, oni jakby oddali te aktywa zagraniczne. No i powstał na tej kanwie tego poglądu powstało wiele książek. I nawet w jednej z tych książek z Carewicza, czy z tego z Aleksandra, zrobiono nawet pułkownika CIA. O, ciekawe. No i właśnie, czy pytanie, czy tak było? No zaraz się zastanowimy właśnie, czy nie tak zaraz, po prostu za jakiś czas. No, od następnego odcinka zastanowimy się, czy rzeczywiście tak było. Co stało się z tymi aktywami? Będziemy mieli nawet bohaterów. Będziemy mieli nawet bohaterów naszego filmu, naszego cyklu filmów. Było ich dwóch. Powiem tylko o tych bohaterach. Była to prima ballerina absoluta imperatorskich teatrów z Sankt Petersburga, Polka Matylda Krzesińska. Druga osoba naszych bohaterów to jest jej przyszły mąż, wielki książę Andrzej Romanowicz. I ta dwójka będzie się tutaj przewijała nam przez tamte wszystkie części. Będziemy musieli o niej też pamiętać i bardzo dużo powiedzieć. Słuchajcie, ta historia jest bardzo ciekawa, a szczególnie dzisiaj w Sankt Petersburgu, nawet do dzisiaj, trwa gorączka złota w poszukiwaniu gigantycznego skarbu Matyldy Krzesińskiej, Polki, która była prima balleriną absolutą. Na jej wzorcu powstała potęga baletu radzieckiego. Ale wszystko co, po co i dlaczego, to będziemy szczegółowo mówić. Ten skarb, o którym tutaj powiedziałem, to nawet powiem tak już jako ciekawostkę, że ta groszka złota szukają skarbu. Czego oni szukają tam w tym Sankt Petersburgu obecnym? Czy to jest gorączka złota, dziennikarze podsycają całą atmosferę? Otóż chodzi o to, co na podstawie zapisków przepisano, zinwentaryzowano i przeliczono na dolary obecne. Wiecie, jaki to jest skarb? To jest skarb rzędu 200 milionów obecnych dolarów. Został on tak zakopany, no i właśnie to cała tajemnica polega na tym właśnie. Dlaczego tak bogata osoba, tak wpływowa osoba była Polką i jak to się stało, że ona doszła do takiego gigantycznego bogactwa? No i pytanie, co dalej się z nią stało? To jest jeszcze większa, powiedzmy, nie tyle tajemnica, ale straszna ciekawostka. Co się stało z jej przyszłym mężem, Aleksandrem, wielkim książę Aleksandrem Romanowiczem. O, czyli tematów jest bardzo dużo, czyli wylądowaliśmy na Morzu Czarnym, flota Sejmura, mamy, powiedzmy, czarnomorskie wybrzeże Kaukasu, mamy Sankt Petersburg, mamy jej wielki skarb, a więc jej występy, czytaj tutaj Matyldy Krzesińskiej. Mamy też mamy ten niebocentryzm tutaj, który Państwu dzisiaj już tutaj w tych grafikach pokażę. Materiałów jest dosyć. Także zapraszam na kolejne filmy. W tym jakby wstępie to już wszystko. Także ja tutaj jeszcze tylko przypomnę, że grafiki będą też po filmie. Jest to, pamiętajmy, carski niebocentryzm. O, to tyle na dzisiaj. Także ja dziękuję za uwagę. I do następnego razu.